Piękne lato mamy tej zimy w Asiago, jak Państwo widzą, klimaty zupełnie nie zimowe, nie kojarzą się ze sportami zimowymi, ale przed nami sprint 1250 metrów, dokładnie taki dystans, sporo zakrętów, no i w głównej roli, miejmy nadzieję, Justyna Kowalczyk. Witają się Bernadeta Piotrowska, Marek Jóźwik. Widzieliśmy tam zwierzątka, które pomykały sobie po ekranie. Rzeczywiście problem ze śniegiem jest wszędzie. Będzie również problem w Tour de Ski w Oberhofie. No, zagrożony jest nawet początek Pucharu Świata. Tam są dwa biegi, prolog i bieg na dochodzenie. Na razie brakuje śniegu. Śnieg leży w górach, więc tam pełna mobilizacja się odbyła. Kluby, które są troszkę wyżej położone, mają czysty śnieg, mają dostarczyć ten śnieg właśnie na trasę Tour de Ski. Ale co roku właściwie w Oberhofie jest taki problem, więc może jeszcze on się rozwiąże sam. Oczywiście taka pora jest, że nie zawsze ten śnieg leży. Teraz niestety jest go bardzo mało na lekarstwo, a tutaj widzimy 1200 metrów. Była taka możliwość usypania tej trasy, ale ona nie jest taka fajna, jakby się tego oczekiwało. Jest miękko, jest mokry śnieg. 0 stopni, temperatura 2 stopnie. No jak to we Włoszech? Jak to we Włoszech? Katia Wiznar wygrała zdecydowanie eliminację. No i tutaj ma jeszcze do pomocy, a właściwie jako rywalki, dwie Norweżki. Widzimy w tej chwili Mikken Kaspersen-Fale i Celine Brundli. Katia Wiznar czwarta była w sprincie klasykiem w Val di Fiemme w tym roku, ale już w minionym sezonie, bo to tak w narciarstwie jest. Fala to brązowa medalistka z Val di Fiemme, właśnie w sprincie klasykiem. I Celine Brundli nie ma wielkich sukcesów do tej pory. Była trzecia na Mistrzostwach Świata Juniorek w sprincie łyżwą i szósta w sprincie łyżwą i szósta na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. Te trzy to zdecydowanie kandydatki do dwóch pierwszych miejsc. Przypominamy na wszelki wypadek, dwa pierwsze miejsca, czyli dwie pierwsze zawodniczki na mecie awansują bezpośrednio do półfinałów i dwa czasy z pięciu biegów. Justyna Kowalczyk, jak mówili koledzy, w czwartym biegu razem z Szapowałową, Matwiejewą. Ale na razie patrzmy. Katia Wiznar, Fala, obok niej Gajla Wuerich, to jest młoda Włoszka, Celine Brundli, Aida Sergeant, 25-letnia Amerykanka, i Sandra Ringwald, Niemka. To jest skład pełny tego pierwszego ćwierćfinału. I co mamy? Katia Wiznar wystartowała pchając, wszystkie wyszły krokiem z odbicia. Naprawdę dzisiaj są trudne warunki i te narty tak nie jadą, ale Katia jest po prostu tak mocna i w ogóle zbudowana jest dobrze i wysoka, także ona tutaj wyszła na prowadzenie od razu. Zbudowana dobrze do sprintu, jeszcze lepiej do sprintu. Klasykiem zbudowana jest Ida Ingemarsdotter. Ją zobaczymy w trzecim biegu, to srebrna medalistka mistrzostw Val di Fiemme, Fala na drugim miejscu. No widać rzeczywiście, nawet patrząc, widać, że ciężko, tępy jest ten śnieg. 0,3. Mam wrażenie, że Katia po prostu ma dzisiaj nieposmarowane narty. To będzie poszła ważne. Tym stylem męskim. To będzie ważne, bo każdy smar przy takim śniegu naprawdę hamuje. Ona chce to obchać, chyba pierwsza kobieta w Pucharze Świata. Która chce całość. Tak, ale po niej bym się tego spodziewała. Ale to nie są narty, mam nadzieję, do łyżwy, tylko że to są narty do klasyka. A niekoniecznie, chyba. Mogą myślisz, być do łyżwy. Myślisz, tak, łyżwy? Mogą być. No, najważniejsze, by była, żeby nie wykonywała ruchów łyżwowych. Tak, tak, ale, tak, i to widać ewidentnie, że ma łyżwowe narty, tak. Tak biega często klasyk. Zresztą mężczyźni często, najczęściej Peter Nortuk potrafi pomykać. On ma piekielnie silne ramiona. No, zobaczymy, czy Wiznar no tutaj ma silne. Nieduży podbieg, ale jednak jest. Nie, to chyba nie był to najlepsze rozwiązanie taktyczne, bo Kaspersen-Fala już ucieka. Jeszcze jest malutki zjazd, także ona na tym zjeździe na pewno zyska. Ale to jest jakiś, nie wiem, Beniu, ty jesteś fachowiec biegający na nartach. No trochę taka za trudna trasa jak na kobiety, tak, do no pchania, właśnie, ale no Katia taka jest taką zawodniczką, widać, dobrze zbudowaną i silną, więc dlaczego ona podjęła taką decyzję? No, wolno jej oczywiście, to jest wolny obywatel, natomiast nie wiem, czy biegła te eliminacje również w ten sposób. Wygrała z Justyną. Justyna była druga w eliminacjach o 2 sekundy 23 setne. To jest Amerykanka, Aida Sergeant. I już jest druga za Falą. No, wyraźnie Katia
słabnie. Tam jest jeszcze przed samym wjazdem na stadion taki nawrót, dość trudny i długa prosta. Ona będzie kończyła. Ale z tego, co widać, przepraszam cię, to te narty rewelacyjnie jej tak nie jadą. Także tutaj. No to tym bardziej. Się, że podjęła taką decyzję. A tych biegów trochę jeszcze zostało, jak chce dotrzeć do finału. Zobaczymy, czy przepcha tam do przodu się, bo to jest rzeczywiście ale tylko popatrz, pchanie kijkami. No pcha, jednak... pcha. Oto drugie miejsce zawalczy. Pierwsze dwie awansują bezpośrednio. Fala, Sergeant, Wiznar. To jest już ta finiszowa prosta. Udało się. Fala już też tylko pcha. Już tutaj nie ma żadnego kroku biegowego. Wiznar będzie druga, będzie jest. Druga. Tak, no, wypchała, że tak powiem, tymi kijkami o 1,9 sekundy za Norweszką. Aida Sergeant 2,1, ale Fala, Wiznar, one są na pierwszych dwóch pozycjach. 3 minuty 10 sekund i 52 setne. Do tego rezultatu będziemy się przymierzać. Zobaczymy, no bo to oczywiście zależy. Czasy poszczególnych biegów będą, że tak powiem, od tego będą zależały te dwa miejsca lucky loserek. Mówiliśmy o kłopotach ze śniegiem w Oberhofie. Tutaj też, jak widzimy, no, nasypało, ale ciężki śnieg nie sypie, nie dosypuje. Natomiast kłopoty innego rodzaju przeżywa Charlotte Kala. Oto wyniki po tego biegu, który widzieliśmy, Fala i Wiznar na dwóch pierwszych miejscach. Jeszcze raz widzimy te skróty, no, i decyzję. Ciekaw jestem, jak obstawiasz, powiedz mi, Beniu, czy będzie w półfinale, jeżeli się dostanie do finału, też napchanie? Katia, czy... myślę, że ją bardzo dużo kosztował ten bieg teraz. Naprawdę musiałaś tutaj spiąć i tej siły jednak tutaj zostawić na tej trasie. Myślę, że posmaruje narty, weźmie narty. Normalnej klasyki. Tak, bo przecież ona ma taki rewelacyjny krok, ja nie wiem, dlaczego tak zdecydowała. Ja też nie wiem, czwarta była na Mistrzostwach Świata. No niby lepiej jadą takie narty łyżwowe, ale... O Kali zaraz wspomnimy, o jej kłopotach z mediami. To jest ciekawa sprawa. Stała się taką celebrytą. Napastują ją po prostu wszędzie. Po prostu wszystkie gazety świata, włącznie z Hodowcami Drobiu, koni, gazetami, które zajmują się hodowlą psów. Po prostu nie ma gdzie uciekać. Stała się celebrytką. Nie wytrzymuje troszkę tego ciśnienia. Schowała się. Malwa Lehto, 30-letnia Finka. Od 2 lat pokazała się, powróciła po urodzeniu dziecka. Była dwukrotną mistrzynią świata juniorek kiedyś. 7 w Val di Fiemme w sprincie, świetnie biega klasykiem. Kylonen Smutna i Kiken Randall, 27. Liderka, zawsze wesoła. Kiken, liderka, znaczy zwyciężczyni w ubiegłym roku sprintu, klasyfikacji sprinterskiej. 6-krotnie wygrywała w Pucharze Świata sprinty, ale wszystkie techniką łyżwową. A więc Malwa Lehto, Kylonen, Harsem Norweszka, Smutna Austriaczka, Johansson Norgren Szwedka i Kiken Randall Amerykanka. Patrzymy na, no ciekaw jestem, czy Randall, nie, Randall ma chyba normalne narty do biegania. Natomiast poprawiła, mówiliśmy o tym, technikę klasyczną, może nie tak brawurowo i zdecydowanie, jak zrobiła to Charlotte Kala w tym sezonie. Natomiast Szwedka tu ma narty łyżwowe. I ona będzie pchała, więc niektóre... I kto jeszcze? Szwajcarka? Nie zauważyłem, ale zauważyłem, że Kiken ma normalne... Austriaczka, Smutna. Tak, Smutna Kiken... też poszła tym krokiem drastycznym dzisiaj. Krok drastyczny, czyli bez krok, mówiąc fachowo, pchanie tylko tu jeszcze kikami. Można pchać, bo jest jednak prosta, natomiast ten ostatni podbieg, tu na tej prostej się człowiek męczy tym pchaniem i ten podbieg to już jest masakra. Ale widać nawet po tym śniegu, jaki on jest ciężki. No i dlatego zostają z tyłu, nawet na tej prostej nie są w stanie obchać te dziewczyny. Ja myślę, że te narty nawet dzisiaj do tego stylu łyżwowego nie będą tak super jechały. Oj, tutaj nam troszeczkę się zagubił realizator, czeka na grupę. Anne Kylonen bardzo dobrze biega techniką klasyczną, zresztą jak wszystkie Finki. Na razie Kiken na przedostatniej pozycji. No, mam nadzieję, że się troszeczkę zmobilizuje, zerwie do przodu, już właśnie próbuje pod górkę. No i proszę, podgonić. Szwedka sobie ładnie radzi. Szwedka sobie radzi, jest silna. No natomiast Katia zostaje z tyłu tym paniem. No wyprzedza Kiken Randall.
Kiken jakaś taka bez wiary troszkę. Tak, dzisiaj, tak, tak mi się wydaje, trochę. Może kosztowała ją ta walka z Marii Biergen w sprincie w ubiegłym tygodniu łyżwą. No, przegrała właściwie ułamek sekundy na samej mecie, cały czas prowadziła i to prowadzenie chyba jej, że tak powiem, było przeszkodą w zwycięstwie. Przyjrzałam się jeździe nart Kiken i jeździe nart Szwedki. Nie było takiej dużej różnicy. Także ja dzisiaj bym nie pchała. Poszłabym na narty klasyczne. Ciekawa jestem, co się będzie wśród panów działo. Będą wszyscy pchali pewnie. Dwie Finki, Anne Kilonen i Monalisa Malva-Lehto. Te dwie prowadzą w tej chwili. Norweszka mniej znana zdecydowanie, Harsen. Jest na trzeciej pozycji Kiken Randall, przed nią na czwartej. No i teraz zaczyna się już ta finiszowa prosta, dosyć długa. Tutaj już wszystkie pchają, to jest najszybszy sposób przemieszczania się. No, zobacz, jednak ona tym wygra. Na finiszu. Tak, wygra na finiszu. Kilonen czy Szwedka? Czy Szwedka? Szwedka jednak. Szwedka i Kilonen, a więc najpierw Britta Johansson-Nörgren i Anne Kilonen. Natomiast no, niespodzianką jest Monalisa Malva-Lehto, która teoretycznie powinna być tutaj wyżej, a będzie trzecia. I Kiken odpada niestety. 10-11, więc odrobinę, ale tylko odrobinę szybszy bieg, ten drugi od pierwszego. Więc teoretycznie Malva-Lehto z pewnymi szansami, bo Sargent była w tamtym biegu 2 sekundy i 6 za Wiznar za drugą, a Malva-Lehto jest 1,67 za prowadzącą, czyli ma szansę, znaczy za zwycięzczynią tego biegu. No w dwóch przypadkach tu się udało, ale jak dalej to zobaczymy, czy też Szwedka, no mocna, mocne ramiona, mocne nogi. Trochę mają odpoczynku, jednak jest te 20 minut około do następnego startu. Johansson i Kilonen. To te dwie pierwsze, które już awansują bezpośrednio do półfinałów. I przed nami za chwilę trzeci bieg. Dwie Amerykanki, dość rewelacyjnie biegające sprint. Poza oczywiście Kiken, która jest liderką amerykańskiego sprintu i w ogóle biegania na nartach w Stanach Zjednoczonych. Myślę tutaj o tych, które wystąpią za chwilę, czyli Sadie Bjørnsen i Sophie Caldwell. Kompletnie nic o niej nie wiadomo. Pokazała się w zeszłym tygodniu. No to było pewne zaskoczenie. Na razie jej najwyższe miejsce to jest 20 na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme. A to jest Sadie Bjørnsen. Była piąta dzisiaj w eliminacjach. Też już kilkakrotnie pokazywała się w tych biegach pucharowych, ale takich sukcesów dużych nie ma. 25 w Oslo w sprincie łyżwą, 32 w Val di Fiemme, więc poza ćwierćfinałami. Poza nimi oczywiście jest Magdalena Pajala, to jest kolejna Szwedka. Lauren van der Graaf, 26-letnia Szwajcarka, trzecia w Düsseldorfie w 2012 roku. Jest Norweszka Geitnes i Ida Ingemarsdotter, na którą będziemy patrzeć. Ona jest tam po zewnętrznej, najwyższa, najmocniejsza, czy też łyżwowe? Nie, tutaj ma wszystkie mają klasyczne, klasyczne narty. Narty łyżwowe są krótsze, tak tylko dla porządku podajemy kliki dłuższe za to, więc to tak nawet można wzrokowo podejrzeć. Pod warunkiem, że nie wszystkie mają łyżwowe. To no jest tak. Pewna trudność. Tutaj mają równe szanse panie, biegną tym stylem klasycznym, więc mają równe szanse. Zobaczymy, jak w następnym biegu ćwierćfinałowym u Justyny, czy też któraś wyskoczy z pchaniem, ale tam Rosjanki podejrzewam, że nie będą próbowały. Van der Graaf, Pajala, a właściwie teraz Szwedka przed Szwajcarką. I tutaj walczy ta Norweszka, o której mówiłeś. Młoda Norweszka. Jakoś tam się wypchała w między Za tuż za Ingemarsdotter. No pomyśl sobie, to jest doświadczona zawodniczka. Ida Ingemarsdotter, srebrny medal Mistrzostw Świata z Val di Fiemme, właśnie w sprincie klasykiem.
ale dzisiaj no, ona nie jest w takiej dobrej dyspozycji, tak. Jak buduje pewną formę na Soczi. Tak. Buduje na Soczi, 26 była dzisiaj w eliminacjach, na razie jest w tej drugiej grupie, dwie pierwsze, Pajala i Van der Graaf z przodu, no teraz przesunęła się Ida. Ida troszeczkę przytyły, wydaje mi się, więc to też może być jakiś problem. No ale mocno, mocno teraz ruszyła pod tę górkę. Te górki są niewiele, są takie trzy krótkie podbiegi, taka różnica mniej więcej 10-12 metrów od poziomu. No i już jest dwie Szwedki, Pajala, Ingemarsdotter, Van der Graaf troszkę dalej. Norweszka młoda jest na trzeciej pozycji, Fitness. I teraz Ida musi pójść, żeby wyskoczyć na prowadzenie i tak jak powiedziałem. Tu troszeczkę mieliśmy. Oj, tam był problem. Nie. To był, koleżanka z tyłu stawała jej na nartę, tak, i to właśnie tak wygląda. Nie mogła się wyplątać z tego. To nieraz tak we śnie jest, że ktoś biegnie, a nie biegnie. Masz takie sny, że biegniesz? No już nie, już teraz mniej, ale kiedyś to po prostu było na bieżąco. Ciągle startowała. Tak jest. Ingemarsdotter, Pajala, tam Gatness po zewnętrznej, dość ryzykownie. No i teraz ostatnia prosta. Dosyć długo, jak mówiliśmy. No i tutaj Iga. Ida. Największy zasięg ramion. Gatness, także. Jednak Gatness. Gatness, Ida spokojnie kontroluje. No zdecydowanie lepiej niż w eliminacjach biegnie Ingemarsdotter, ale czy to daje drugie miejsce? No tam nie wiadomo, jest tutaj mam jeszcze szwajcarskie finish, tak, sprawy. Van der Graaf, Van der Graaf na drugim miejscu jednak, a więc Gatness, Van der Graaf, Ingemarsdotter dopiero trzecia. Z czasem najsłabszym. 3:15 i 76, a więc Ida już bez szans. Tam się pojawiły dwa nazwiska, które w tej fazie są na pozycjach Lucky Losers, ale to jeszcze nie koniec, za chwilę bieg czwarty z Justyną Kowalczyk. No i dwoma Rosjankami, proszę zobaczyć, jaki ten finisz tutaj ostry. Walka do samego końca, ale ładnie rozegrała to taktycznie Van der Graaf. Oczywiście jest mniej doświadczona, o wiele mniej utytułowana od Szwedki. Ale ona tutaj biegła na drugiej pozycji, ona tam się gdzieś zaplątała na którymś z zakrętów, a tutaj gdzieś została z tyłu, biegła ostatnia. Można z ostatniego miejsca wygrać? Proszę, można. Proszę. Można, Gatness, zaskoczenie, ona szybsza. No, najwyraźniej Ida Ingemarsdotter buduje szczyt formy na igrzyska w Soczi, zresztą wszystkie tak próbują. Caldwell, o, dopiero na piątej pozycji, a więc tutaj już nie było takich rewelacji jak przed tygodniem. Kari Wicken, Gatness, Loren Van der Graaf, dwie pierwsze awansujące, a za chwilę czwarty bieg i już mamy naszą mistrzynię, wicemistrzynię olimpijską w sprincie klasykiem, przypominamy. Ona cały czas mówi, że nie jest sprinterką. No, jak ktoś nie jest sprinterką, zdobywa srebrny medal olimpijski, tutaj to jest sprinterką. Tutaj wszystkie panie mają, jak się nie mylę, to klasyka narty, także nie będzie pania. Widzieliśmy ten sprint w Kusamo, no, rewelacyjna i taktycznie rozegrany przez Justynę, zwycięski. Justyna Kowalczyk, Jewgenia Szapowałowa, Natalia Matwiejewa. To są te dwie Rosjanki, które tutaj mogą powalczyć. Jest oczywiście Aino Kajsa Saarinen, ale ona nie jest sprinterką. Chociaż świetnie biega klasykiem. Jest też Norweszka Grünwoll. Czwarta na Mistrzostwach Świata Juniorek. To jest jej największy sukces. Hanna Kohl, 22-latka, Niemka. I to by było na tyle. Myślę, że właśnie ta pokazywana przez realizatory Szapowałowa, Matwiejewa, czyli dwie Rosjanki, tutaj mają oprócz Justyny największe szanse na awans do półfinału. Trzecie miejsce, gdyby, liczymy oczywiście na walkę o zwycięstwo, troszeczkę się poślizgnęła tam na starcie, ale nawet trzecie miejsce daje Justyny drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O tyle wystarczy 60 punktów i przeskakuje Kale. Bjergen nie przeskoczy bez względu na to, czy wygra, czy nie. Ale na pewno tę pozycję swoją w Pucharze Świata podreperuje, a to jest ważne. To ma znaczenie, żeby być wysoko w Pucharze Świata, najlepiej na pierwszym miejscu, bo to potem będzie decydowało o rozstawieniu biegu na 10 km.
techniką klasyczną w Soczi. Marku, bo ja tutaj patrzę, już jestem cała w szoku. Są takie momenty, gdzie jest bardzo wąsko, a Justyna wiem, że ona po prostu w stresie potrafi różne błędy zrobić, więc... Ale zobacz, jak przecina kiedyś. Ładnie, ona to nakładanym, także może nie ma tak mocno nasmarowane narty, ale tym nakładanym. Ależ ma rytm niesamowity. Ładnie, ładnie. Ona już pcha, tu jeszcze Norweżka biegnie krokiem z odbicia. Także tutaj Justyna już też zyskała. Jest na pierwszym. No nie są to takie komfortowe warunki, jak do tej pory widzieliśmy i tu naprawdę trzeba sobie radzić. Każdy ten zakręt wejść jak najkrócej. No i nie złapać się z którąś zawodniczką nartami czy kijami. Justyna na bezpiecznym torze. Justyna za nią po zewnętrznej. Polka, Niemka. Dwa pierwsze miejsca, zjeżdżanie. No dobrze, 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 chociaż to nie jest łatwe. Dobrze, dobrze, nawet powiem bardzo dobrze. Chociaż Niemce lepiej jechały narty, ale ona z tyłu biegła, także to też jest wyznacznikiem. Każda jest zmarszczka od razu wykorzystywana. Ona rytm ma. Justyna po prostu rytmem tu zabija te zawodniczki. Już Niemka, przepraszam cię, Rosjanka chciała też takim stylem jak Justyna, ale... Nie dała nie rady. Udało się. To było Saarinen. To jest właśnie Saarinen. Na drugie miejsce wyskoczyła teraz Finka, najbardziej doświadczona. Mistrzyni świata biegu na 10 km. Brązowa medalistka. Znaczy w Libercu była mistrzynią, w Oslo brązową medalistką na 10 km. No i patrzmy. Na razie Justyna. Kolb osłabła, to ją troszeczkę to szarpanie kosztowało. Teraz Rosjanki ruszają, Szapowałowa, Matwiejewa tam się trochę zagapiła. Prostą. I tak, ta długa prosta. Justyna jedzie obok torów, czyli tutaj lepiej jedzie, ona to wykorzystuje. Oj. Troszkę przeżywasz, widzę. Jeszcze nie, jeszcze to nie jest ostatnia prosta, dopiero tak będzie taki nawrót i wjazd tę bramkę. Justyna Kowalczyk, a no Kajsa Saarinen tam się machnęła troszkę, ale no, utrzymała. Bo jest jednak miękki śnieg, tak. I tam zawsze to można gdzieś przykantować tą nartą. Malwa Lehto, Sergeant na razie są na miejscu Lucky Losers. Justyna Kowalczyk, Aino Kajsa Saarinen. Teraz już będzie pchanie do mety, a więc bez większego kłopotu. W dobrym rytmie, nawet w znakomitym rytmie te podbiegi Justyna pokonała. I skakuje tu jeszcze zawodniczka na tej prostej. Utrzymuje stopy spokojnie. I Saarinen, to jest spore zaskoczenie. Ona pokonała te młodsze sprinterki Szapowałową, Matwiejewą. No przecież to są zawodniczki, które za chwilę będą gościły cały świat. I no tak, ale nie są jeszcze mocne, nie są jeszcze w tej formie. Największej tak dyspozycji. A Finki widzieliśmy, że od początku sezonu bardzo dobrze biegają i są przygotowane już dobrze. Tutaj było takie lekki uślizg na tym, no ale potem już po profesorsku rozegrała to już. No i nic nie zmęczona, widać było po jak... Tam się na pewno zmęczyła, ale nie było widziałaś widać, tak. Na buźce, po prostu tak sobie, no. Znaczy jest świetnie przygotowana, mówiliśmy o tym, zwracaliśmy na to uwagę od samego początku. Tę pracę potężną, jaka została wykonana, no to procentuje, wydolność organizmu jest znakomita. I jest Justyna Kowalczyk, 3:10:86, nie jest to najszybszy bieg, ten drugi był na razie najszybszy, a więc te dwie Lucky Loserki, które przed chwilą realizator nam pokazywał na ekranie, nadal są, że tak powiem, aktualne. I ostatni, piąty, ćwierćfinał z Denis Herman, z Ingrid Östberg i z Jeleną Prochaskową. Te trzy nazwiska tutaj powinny mieć znaczenie. Esbert nie jest jeszcze w takiej formie, jakby jak to widzieliśmy. Denis Herman świetnie biega eliminację, w zeszłym tygodniu świetnie biega. Tutaj też na trzecim miejscu za Justyną. Była trzecia w Davos w sprincie. I ma też medale z Mistrzostw Świata Juniorów, trzecie, drugie. No a to jest w ogóle jakaś multimedalistka. Niezwykły talent. 4 złote medale Mistrzostw Świata Juniorów. 1 medal młodzieżowych Mistrzostw Świata. Östberg. Wesna Fabian. 4. na Mistrzostwach Świata w Oslo. Tam biegano łyżwą. Jelena Prochaskowa, Hanna Falk, Szwedka i Daria Gajazowa, Kanadyjka. To pełny skład tego ćwierćfinału. Ale ani Wiznar, ani tutaj Fabian też krótkie? Teraz
teraz powiem. Niemka ma łyżwowe narty. Chyba. Denis Herman? Szwedka ma łyżwowe narty, Denis Herman nie. Nie, Herman nie. Dobrze biega klasykiem. Tak, Szwedka ma tylko. Z 23 numerem. A więc druga Szwedka, Pajala i ona... Anna Falk. Zdecydował się na takie rozwiązanie. Ingemar Zdoty, jak widzieliśmy, nie. I Denis Herman spokojnie. Klasycznym klasykiem obok niej Östberg. Kanadyjka zmieniła strój. Daria Kajazowa, tak, troszeczkę tak. Widzieli teraz w takim stroju. Może mnie nie poznają, pomyślą, że to Szwedka. Tak. Gajazowa, 29 lat. Znamy to nazwisko, bo przewija się w wielu biegach sprinterskich, w wielu ćwierćfinałach. Czwarte miejsce w Libercu w sprincie klasykiem w 2013, w ubiegłym sezonie. To jej najwyższe miejsce w Pucharze Świata jak do tej pory. W sprincie oczywiście, a więc tutaj bez zmian Herman Östberg. Niemka, Norweszka. Hanna Falk naprawdę męczy się na tych nartach łyżwowych. I wcale nie odjeżdża zawodniczki. Tutaj coś Norweszką słabo trzyma. A tak sztywno idzie za Niemka tym krokiem klasycznym. Ale ubywa jej. Ale ubywa jej dystansu. Ubywa jej dystansu. Ucieka Östberg. No dzisiaj rzeczywiście te warunki są, ten śnieg jest ciężki. Tutaj to będzie też miało znaczenie. Norweszką nie trzyma. Dla mnie za słabo mają posmarowane narty. Widocznie poszli w tą drugą stronę, że troszeczkę słabiej, ażeby lepiej jechało. Wesna Fabian lepiej biega łyżwą niż klasykiem, odwrotnie niż Wisnar. Ale też Słowenki jeszcze to nie ta forma. Z mocnego odbicia, ale ten krok jest dosyć krótki. Tam jazda krótka jest na tym. No, pewno spowodowane to jest tym tępym śniegiem. Niemka rewelacyjnie. Odskoczyła dziewczyna w tym Denis Herman. Dystansie. Spokojnie, zdecydowanie. Ona w tej chwili prowadzi. Östberg stara się utrzymać pozycję. Dość daleko za nią jest Kanadyjka Gajazowa. Tutaj miękki ten zakręt tak, jest jednak. Tak, tutaj o mało nie przewróciła się Sarin w poprzednim biegu. I można powiedzieć, finisz wycieczkowy. Bardzo tutaj spokojny. Tak. Nie ma już żadnego szarpania. Ale zobacz, jaki szybki bieg. Tak, zaraz zobaczymy. To znaczy, no, ona sobie spokojnie dobiegła, ale bardzo szybko. Znaczy, byłby szybszy zdecydowanie, bo to jest 3.11. To jest 3.13. 3.13, tak. 3.13. Gdyby przycisnęła, no byłoby poniżej 3.10 pewnie. No ale nie ma sensu, trzeba zachować siły na półfinał. Mamy już jasność. Justyna Kowalczyk, i to jest najważniejsza informacja, bardzo spokojnie, po takim energicznym biegu, energicznym wrzucaniu rytmu w półfinale. Jeszcze tylko poczekamy na potwierdzenie, ale to się też pewno nie zmieni w sprawie Lucky Losers, czyli tych dwóch zawodniczek, które awansują z czasami. Norweżki muszą dosmarować narty, bo ona straciła na tym podbiegu, na tym malutkim podbiegu straciła ten cały dystans. Natomiast jest druga, dostała Mona, się do... Poczekaj, przepraszam, tylko jest drużyną. Tak, Mona Liza, Malva Lehto jako lucky loser z biegu drugiego i z pierwszego Aida Sergeant. To są te dwie, które zobaczymy również w półfinałach. Spotkamy się właśnie na półfinałach, a teraz oddajemy głos do studia Przemkowi Babiarzowi i jego gościom. Wracamy na trasę do Asiago. No, widzimy państwo przed chwilą historyczny moment. Maciej Staręga, chyba drugi, chyba w ćwierćfinale. Przez dłuższy czas oto on w tej chwili na ekranie prowadził w tym biegu. Wydawało się, że no już nie odda tego zwycięstwa, ale w tej końcówce tam była mocna walka. Tutaj widzimy rewelacyjnie, naprawdę tak pchał, takie mocne pchanie miał. Coś niesamowitego, super. I popatrzmy teraz, czy był drugi, czy był trzeci. Jeżeli drugi, to jest już w półfinale.
Peterson, Starenga drugi, a zatem rzeczywiście sporo osiągnięcie Maciej Starenga w półfinale biegu mężskiego, a my za chwilę oczywiście będziemy na półfinałach biegów kobiecych. Oto skład pierwszego biegu. Zatem drugim Polka, Kaspersen, Fala, Norgren, Wissner, Kylonen, Van der Graaf, Malwa Lehto, czyli z Denis Herman będzie biegała Justyna Kowalczyk. Widzieliśmy to po ćwierćfinałach. To jest teoretycznie najgroźniejsza dzisiaj dla Polki konkurentka. Z piętnastką Van der Graaf, młoda Szwajcarka. Trzecia w Düsseldorfie i to jest jej największy sukces w Pucharze Świata, ale tam biegano łyżwą. I Katia Wissner wygrała eliminację. Zobaczymy, czy Nie, nadal chyba krótkie narty, łyżwowe narty. Czyli będzie pchała Mikken Kaspersen-Fala, brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Val di Fiemme. Ona też buduje formę, jeszcze to nie jest ta najwyższa dyspozycja. Norgren, Johansson Norgren. Bardzo podobała nam się w ćwierćfinałach. I Anne Kylonen. Świetna stylistka, jeżeli chodzi o klasykę. Nie sprinterka, no, ale tutaj sobie poradziła dzisiaj. Oraz Mona Lisa Malwa Lehto od 2 lat. Po powrocie, po urodzeniu dziecka, naprawdę robi tutaj sporo zamieszania. Chociaż też jeszcze jej forma jest w fazie budowy. 30-latka dzisiaj. I patrzmy. I proszę, wystartowała Wissner jednak stylem klasycznym. Widocznie ten... Ale najszybsza na starcie Fala. Fala, Malwa Lehto. O, Malwa Lehto zupełnie inaczej wygląda już teraz w tym półfinale niż w ćwierćfinale. Zdecydowanie mocniej rozpoczęła. 7 to jest Kylonen. Kylonen, Malwa Lehto, ale Fala na pierwszym miejscu. 2 Finki za nią. Teraz panie będą musiały naprawdę uważać, panowie tutaj trochę rozkopali te zakręty, jest bardzo miękko, można złapać wewnętrzną czy zewnętrzną stronę krawędzi narty i leżymy, po prostu jest bardzo łatwo dzisiaj naprawdę leżeć. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, co się dzieje i gdzie się staje tą nartą. 1250 metrów, tylko tyle i aż tyle przy tym ciężkim śniegu, to jest spory wysiłek, ale na razie Fala. Obok niej Kylonen, tam za nimi niedaleko Malwa Lehto, przesuwa się też do przodu Van der Graaf, a Wissner no, zmieniła. Zmieniła narty, widocznie zmieniła bardzo narty, jej, tak. Bardzo musiała dużo siły użyć w tamten ćwierćfinał. No mówiliśmy o tym, to było to przepychanie się przez ten śnieg. Mężczyznom to idzie znacznie lepiej, ale oni są silniejsi. Właściwie tylko chyba jeden z nich biegał klasykiem, reszta tak, przepychała się przez cały ten ciężki śnieg. Na nartach łyżwowych. Fala, Kylonen, Malwa Lehto. I na końcu tej stawki najszybsza dzisiaj w eliminacjach Słowenka Katia Wissner. Fala tutaj bardzo ładnie, widocznie Norwegowie troszeczkę dołożyli, bo widać, że bardzo dobrze je trzymają narty. Ale Finka jest bardzo blisko. Malwa Lehto w tej chwili na 4. pozycji, więc ona jeszcze nie, ale Kylonen walczy o tę 2. pozycję, która jest premiowana wejściem do finału. 2 pierwsze oczywiście z każdego półfinału awansują bezpośrednio, 2 z najlepszymi czasami. Na razie Fala i Kylonen są na tych komfortowych pozycjach. Tutaj trochę odpoczynku mają panie na tej trasie, to jest chyba jedyny moment, gdzie można odpocząć. I ostatni podbieg. Zresztą dookoła zielona trawa. Tylko na tej trasie jest ten ciężki śnieg. Fala, Kylonen. No, tutaj trzeba teraz, te zawodniczki za ich plecami muszą śrubować tempo, ponieważ będą się liczyły czasy ostatecznej weryfikacji. A więc Fala się przebudziła. I najtrudniejszy zakręt właśnie tutaj. I akurat realizator nie pokazuje o tylko właśnie moment. Coś mu tutaj
bardzo ta kamera obejmuje, bo to był ten taki zakręt, gdzie o mało nie przewróciła się Sarina. Tymczasem Fala Kylönen nadal z przewagą. Zobaczymy, tam walka o trzecią pozycję. Van der Graaf, obok niej Johansson Norgren, silniejsza fizycznie, ale Van der Graaf na razie trzyma, chociaż nie, Szwedka teraz. Ona ma te łyżwowe, więc ona szybciej troszeczkę, szybciej jej jadą. Fala Kylönen i Johansson Norgren na trzeciej pozycji, 3:19,4, a zatem jeszcze wolniej niż w biegach ćwierćfinałowych, no ale to coraz jest coraz trudniejsze warunki, tak, coraz trudniejsze warunki, więc to jest oczywiste, że musi być trochę wolniej. Mikken Kaspersen Fala na pierwszym miejscu, 3:19,49. Anne Kylönen, Finka, druga o 27 setnych sekundy gorsza. Trzecia, Britta Johansson Norgren, 1:17 straty do Fali i potem Van der Graaf, 1:28. Malva Lehto już bez szans. 3 sekundy 48 i Wiznar, Katia Wiznar, liderka po eliminacjach, zaledwie szósta ze stratą 11 sekund 81 setnych. A więc te miotanie się, zła decyzja. Dzisiaj podjęła złą decyzję z tymi nartami łyżwowymi, no bo kosztowało zbyt wiele sił ten ćwierćfinał po prostu. To jest dobra decyzja, natomiast trzeba mieć jeszcze odpowiednią ilość siły, żeby to wytrzymać. Teraz Szwedka na dzisiejszy dzień to chyba dla kobiet nie biegła, tym pchała też, no jeszcze ona wytrzymała, natomiast nie złapała się, chyba że jako lucky loser. Mówisz o Johansson, tak, Johansson. Ona dzisiaj właśnie miała łyżwowe narty, teraz bynajmniej. Kari Vikhagen-Gaitnes. Najmniej znana z Norweżek, no ale tam cały czas te nowe nazwiska pojawiają się w tej reprezentacji. To pokazuje, jakie tam jest zaplecze potężne. Denise Herman. Zdecydowanie spokojna. Spokojna, wyluzowana, świetnie biegająca. Dzisiaj zresztą ma dobrą dyspozycję sprinterską. No i Justyna Kowalczyk obok niej. Herman to największe zagrożenie na dzisiejszy dzień chyba. Chociaż Fala też pokazała, że no, obudziła się. Ingvid Flusberg-Esbert też potrafi biegać sprinty. Mam wrażenie, że Norweżce łapie ze spodu coś, mają za dużo posmarowanego. Przytrzymuje jej śnieg i ona tak nawet nerwowo tą nartą rusza. Narty powinny tak. Nie mogą tam, ten smar nie może się przyklejać do śniegu. On musi działać jako trzymające, ale nie może się przyklejać, nie może musi tak współpracować ze śniegiem, że jest rewelacyjnie śliski, a tam, gdzie trzeba, to trzyma. Natomiast jej tak właśnie łapały te narty. Nie jest tak łatwo posmarować. Sarinen i Sergent to są jeszcze dwie, których nie wymieniłem. Pierwsze z lewej, obie Amerykanka i Finka. Niby takie warunki są bardzo łatwe smarowaniem, ale to zawsze można coś tam zepsuć, jak się tylko chce. Może nawet nie chcą. Zobaczymy, jak to będzie. Justyna oczywiście, obok niej Denise Herman, a więc dwie teoretycznie najszybsze, a za nimi dwie Norweżki, Gaitnes i Esberg. I jedyna Amerykanka, która się została z tych wszystkich ćwierćfinałów. Aida Sergeant. Sergeant. Patrzmy teraz. Widzieliśmy na tych podbiegach, na każdej z marszczy Justyna przyciskała, wrzucała ten szybki rytm swój, teraz troszeczkę wolniej, ale też zdecydowanie mocno. Ma rytm mocny, bardzo mocny rytm Justyna. Mocne depchnięcia, mocne odbicia, także tutaj wszystko funkcjonuje, ale już Gaitnes. Zamieszanie było, Norweżka weszła, Niemce, więc Niemka już odpadła, dopiero będzie musiała walczyć o swoją pozycję w następnym zakręcie albo na następnej prostej, a to jednak wyrzuca z trybu takiego biegu, przeszkadza. Wybija z rytmu troszeczkę. Wybija z rytmu, tak. Ciężko, ciężko, więc tutaj się trzeba dobrze ustawiać. Ale jeszcze można sporo zdziałać na tej ostatniej prostej, widzieliśmy. Spokojnie udało jej się przejść na drugą pozycję. Aino Kajsa. O, widziałeś, trochę to nie pokazał, ale tam Justyna miała jakieś machnięcie i na pewno miała, bo od razu dobiegły dziewczyny. Justyna, Denise Herman wraca na swoją pozycję. I dopiero pozycję weszła drugą w ten swój krok taki, dopiero w tym momencie, czyli jak ją bardzo to wybiło. Tutaj coś. Krótko, krótko, Gaitnes najbliżej, natomiast zaskakująco na razie słabiutko Esberg. Esberg zamyka ten krótki sześcioosobowy peletonik
Justyna Kowalczyk, Denis Herman. Denis biegnie Gaitner. Przy Justynie, ona tak spokojnie, tak, a jednak taki ma jakiś krok rewelacyjny, że ona dochodzi do Justyny, a tak spokojnie wygląda. Patrzmy, Justyna Kowalczyk, Denis Herman, Gaitner, Norweszka, ta trójka już ma sporą przewagę, tam została Saarinen, no Saarinen nie jest sprinterką, mówiliśmy o tym. Została również Estberg, która potrafi biegać sprinty. Justyna spokojnie, pierwsze dwie oczywiście awansują bezpośrednio, ale to już wiemy, tylko przypominamy Państwu na wszelki wypadek, Herman teraz znowuż wchodzi przed Norweszkę. I za chwilę będzie ten nawrót, tutaj trzeba uważać, bo to tutaj było... Zakręt. I już ostatnia prosta, Justyna Kowalczyk, Denis Herman. One dwie zdecydowanie przed resztą. Johansson Norgren, Van der Graaf. Prawdopodobnie jako lucky loserki Justyna Kowalczyk. I teraz walczy Herman jeszcze z Gaitness. Ale myślę, że Niemka, ona dzisiaj ma dobry dzień. Ale tutaj zrobiła błąd. Nie, tak. Wyskakuje z torów, wskakuje do torów i to jej. Ale to będzie bardzo szybki bieg, wydaje mi się. 3:15,7. Szybszy niż tamty. Niemka załapie się. Tak, Denis Herman jako lucky loserka, więc tam będzie zmiana. Przed chwilą pokazały się nazwiska, ale to nie te nazwiska, więc Justyna Kowalczyk utrzymuje formę. To był szybszy półfinał niż poprzedni, tamten 3:19,47, ten 3:15,70, czas Polki Gaitness. Na drugim miejscu sekunda i 0,06 za nią. Denis Herman pewno będzie i kto... Nie, Saarinen nie będzie, może będzie... No zobaczymy zresztą za chwileczkę. Tutaj będzie już podana, podana ta dwójka finałowa, ale Saarinen na czwartym miejscu jednak ze stratą sporą. 5 sekund 80 setnych za Justyną Kowalczyk. No Justyna, okay. Bardzo dobrze. Okej, spokojnie tylko robi. Tylko widać, że bardzo dużo siły w to wkłada dzisiaj. Ale jednak jest to męczące. Ale wszyscy wkładają, bo Denis Herman też. Po Denis to nie widać. Wydawało się, że nie widać, a jednocześnie jej zabrakło. Ona tam błąd zrobiła. A więc mamy już skład finału. Wracamy. Denis Herman, Johansson Norgren, to dwie lucky loserki. No i oczywiście Justyna Kowalczyk w finale. Wracamy na stadion biegowy w Asiago. Za chwilę finał, 1250 metrów, dystans, 6 zawodniczek, wśród nich Justyna Kowalczyk. Po zwycięstwie w Kusamo na dystansie sprinterskim klasykiem, no teraz będzie walczyła o zwycięstwo tutaj we Włoszech w Asiago. Rywalki trudne, bo i Mikken Kaspersen Fala i teraz ta widoczna Kari Wickhagen Gaitness dzisiaj w znakomitej formie. To jest właśnie Fala. Denis Herman, mimo wszystko, Beniu, mimo że tam troszeczkę zrobiła błąd, to to jest, myślę, najbardziej niebezpieczna zawodniczka dla Justyny. Justyna Kowalczyk. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, oczywiście ona tam szukała toru, chciała jak najszybszym biec, tam niepotrzebnie wyskakiwała z tego toru i tym straciła. Ale dzisiaj widać jest mocna, biega tak jak zauważyłaś, swobodnie, miękko. Spokojnie, tak. I jest szybka. Oto ta zawodniczka, o której mówimy, Denis Herman, ma takie przyspieszenie, 25-latka, trzecia w Davos już w tym roku. Brązowa medalistka, srebrna medalistka mistrzostw juniorek i młodzieżowych mistrzostw świata i to silna Szwedka Brita Johansson Norgren. Ona właśnie pokonała Denis Herman w tym półfinale. No zobaczymy, tutaj warto się pokusić o zwycięstwo, bo to jest 100 punktów, a więc oczywiście wywindowanie od razu na drugie miejsce Pucharu Świata. No i potem już tylko dorabianie tych punktów, żeby mieć jak najwyższą pozycję na liście Pucharu Świata przed igrzyskami w Soczi. To jest kluczowe. Świetnie wystartowała Finka. Finka Fala tutaj już na którymś z tych biegów pokazuje, że tą właśnie drugą część ma bardzo dobrą tego startu i już jest na drugiej pozycji. No i Justyna musi teraz mieć głowę na karku, tak jak ja to mówię, bo tu jest za ciasno, tu jest miękki śnieg. No i nie biegnie teraz pierwsza jak w tych poprzednich biegach. Każdy podbieg będzie wykorzystywała, żeby zmienić tę pozycję z trzeciej na drugą, potem pewnie na pierwszą. Miejmy nadzieję, Justyna Kowalczyk na razie druga, Fala prowadzi, obok niej Kilonen. Fala, Kilonen, Justyna Kowalczyk. A tutaj trzeba będzie jednak ostro popychać do samego końca. Justyna ma niesamowitą szybkość, ona te ruchy wykonuje wręcz raz szybciej niż inne zawodniczki. Fala była w lepszej sytuacji, blisko. Ale dobrze, Justyna. Ale to teraz jest to, Justyna że przeskoczyła, tak.
bardziej komfortowej pozycji. Ona zawsze chce być na pierwszym miejscu wtedy, kiedy są jakieś problemy na trasie. Bo wtedy nikt nie będzie przeszkadzał. Justyna Kowalczyk, Fala na drugim miejscu, na trzecim Kylonen, tam za ich plecami już trwa walka, ale w pewnej odległości. Justyna, Fala, Kylonen. Zupełnie straciliśmy Niemkę z oczu. Biegnie czwarta bodajże, piąta. Denis Herman gdzieś się zagapiła, jednak. Tak. I tutaj Justyna z kopło tak pospolitym naszym kręgu. Znowu żenarta, tak. Justyna już wrzuca ale ten jednak swój dobry rytm. Za nią Fala, ona też do końca potrafi walczyć. No przypomnę, to jest brązowa medalistka Mistrzostw Świata z Val di Fiemme właśnie w klasyku. Justyna tutaj tym swoim nakładanym, ale Fala przy tym nakładaniu była szybsza tym długim krokiem, ale nie dogoniła Justyny. A więc tutaj zdaje się, już wyłoniła się czołówka. Justyna Kowalczyk, Fala, nie wiem czy Kylonen wytrzyma do końca. Tam jeszcze jest kilka trudnych momentów, przede wszystkim przed tą prostą finiszową, ten nawrót, gdzie mu łatwo się poślizgnąć. To było kilka takich obrazków. Mieliśmy Justyna Kowalczyk, Mikken Kaspersen, Fala, Anne Kylonen. Taka jest ta pierwsza trójka. Spokojnie, mocno, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze Niemka, trzeba... Niemka daleko. Tak. Jednak troszeczkę zabrakło. Ale Fala biegnie naprawdę dzisiaj rewelacyjnie. Fala tak rozwija się, może być falowo. Tak. Zaczęła od eliminacji tak sobie, potem coraz lepiej, im dalej, tym lepiej. Ale to jest rasowa sprinterka. Ale i tutaj bardzo dobrze ten zakręt Justyna wykonała i teraz już ma pole do popisu. Pole do popisu, to jest ostatnia prosta, pewno będzie pchanie kijkami. Justyna Kowalczyk, Kylonen walczy z Falą i chyba Finka będzie na drugim miejscu. Justyna Kowalczyk przed Kylonen. Fala walczy o tę pozycję numer dwa, ale jest poza zasięgiem. Justyna wygrywa drugi raz sprint w tym roku klasykiem. Na drugim miejscu Kylonen, na trzecim Fala i potem kolejne zawodniczki. Norgren dopiero czwarta, Herman dopiero piąta, Justyna zadowolona, już zrelaksowana. 100 punktów w Pucharze Świata, kolejne zwycięstwo, kolejny dobry start. Jak mówiliśmy, ona buduje formę poprzez starty i to takie trzy dobre, właśnie cztery biegi mocne, to jest kolejny krok do przodu na ścieżce olimpijskiej. Kolejny krok do przodu i teraz Tour de Ski to już jest w ogóle takim krokiem do przodu. Jest duża praca, dużo biegania i to już jest takie ostatnie szlifowanie formy przed Soczi. To nie był naj